Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z memów od was. O mnie, nazwaliście tego po tej przerwie dwutygodniowej tyle, że ten odcinek to będzie przynajmniej z pół godziny trwał. Znaczy, no tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, zaczynamy. Dzień dobry, Kulfonku. Chyba, że będziemy robić tak next, 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 w 5 minut się uwiniemy, nie? Oj, oj, oj nie, bo jest tyle filmików, że... Aha, okej. Okay. No dobrze. A masz tam przyspieszanie odtwarzania na przykład, żeby to... będzie śmieszniej, będzie śmieszniej. Zawsze przyspieszone się filmiki brzmią śmiesznie. Słuchajcie, tak, rozpoczynamy od Flina. Oczywiście filmiki będą na samiutkim końcu, także... zapraszam do pozostania, bo te filmiki zazwyczaj rozpieprzają system. No a zaczynamy od Flina obrazkowych. Donatorzy chcą straszyć Kulfona donatami. Kulfon, jak będzie wbity cel, kończy live'a. 249,99 na 250. Tak. Możesz było mi wytłumaczyć to, bo ja... No bo jak ja ich proszę, nie, donajty nie, chociaż raz, donajty nie, to oni dalej swoje, więc dobra, jak wbijecie cel, to ja kończę live'a, nie? Wbili cel? Tak. I zakończyłeś live'a? Nie. No i tyle z twojej, widzicie, no to Kulfon nie jest tutaj słowny, znaczy ewidentnie. Wbili cel, ale tylko na chwilę, a potem zmieniłem kwotę w celu. Rozumiem. Dobicie celu, by zobaczyć hot 16 purposza i Kulfona. Dobicie celu, by zobaczyć hot 16, bo to mamy. Tak i było. Tak powinno zawsze być. Tak było na live u Motobaby. Zapraszam serdecznie na live u Motobaby co tydzień w środę o godzinie 19. A że myślisz, że się usta zmienię, bo tak zacząłem mówić w ogóle. Dobra. Flynn widzący na czacie, że Kulfon zrobił lepszy lokal od niego. Panie, nie pokazuj mi pan tego gówna, bo ja to żebym już widział. Ten schemat mema już się powtarzał kilka razy, ale to całkiem zabawne jest. Kiedy żona decyduje o twoim ubiorze przed wyjazdem na moto. No tak było, no co mam. Szkoda, że jeszcze jakiejś różowej kurtki się nie kazała założyć, albo co? Nie mam na szczęście. Jakichś kucyków do kasku. Znaczy wiesz co, no było losowanie kurtek, ale akurat trafiłem całkiem fajnie. No. Kierowca autobusu, który widzi, że biegniesz, co sił w nogach, ale on już wie, że nie zdążysz, ale kurde, chyba coś w tym jest, powiem wam, że coś jest na rzeczy, bo tak to mniej więcej wygląda. To tyle od Flina z obrazków, tak jak mówiłem, filmiki na koniec, lecimy z kolejną osobą. A tutaj mamy jednego memika od Dawida Kolano, kiedy już po Halloween, a sąsiad dalej wisi na drzewie i... Udane Halloween. Taki wisielczy humor trochę. A propos takich halloweenowych memów, to widziałem, jak kojarzysz to zdjęcie gdzieś tam tego, no, pana Pinokia Morawieckiego, jak stoi gdzieś tam przed drzwiami z jakimiś torbami, nie? Nie. Nie kojarzysz tego zdjęcia? No było, coś tam rozdawał, czy coś takiego. A, no, w każdym razie było podpisane, że właśnie jako Halloween, cukierek albo fiskus. To dobre, to dobre. Lecimy z kolejną osobą. Fuzio teraz. Fuzio to ten, który ostatnio zrobił filmik o Power Rangers. Nie wiem, czy kojarzysz, co tak nie do końca... Tak. Chciał zdisować kumpla, rzucił na siebie klątwę. No, w życiu mi nie wyszło. Kiedy wiesz, że masz przesrane, ale nagle przypomniała ci się jedna śmieszna sytuacja i starasz się z całych sił nie śmieszkować za każdym razem. No tak było, true story, bro. Tatę, gaz musztardowy Sadama umywa się przy twoich mcichaczu. O Jezus. O matko bosko. Kiedy Marcin 99 próbuje bawić się w cenzora memów. You are not bans. Bo nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale prawda, w komentarzach na Purposzu, no czy na moim fanpage'u, gdzie wstawiacie te zdjęcia, to zostałem poinformowany, że Marcin pisze praktycznie pod każdym memem: E, nie przejdzie, E, nie o Purposie, i tak dalej, i tak dalej. Ojej. Ulubione ciasto Purposza, nie, to młoteczki. Młoteczki, nie, właśnie. To młoteczki, nie moje, zdecydowanie. Kulfon, uch, jak ja nie cierpię Dragmanii 2020! Dokładnie tak, dokładnie tak! Na ilość zębów się zgadza, nie? O rany Kubuta! Znaczy, o rany Kulfona! Kiedy jako dziecko byłeś tak brzydki, że ksiądz w zakrystii
z tobą sam na sam, jedyne co zrobił, to zaproponował, abyście zostali wyłącznie przyjaciółmi. Jezus, nie! Okay. Ojej, jak źle. O matko, jak źle. O, jak bardzo no, źle. Być bardzo źle, jak już tylko taka propozycja, no. Ojej. Na melodię mam chusteczkę. Haftowano, aha, na melodię mam chusteczkę. A lodówka w prosektorium to ma 4 rogi. Gdy donatka się nie zmieści, to ciachnę jej nogi. Jezus. Masakra w ogóle. O matko. Reakcja Purposza na pierwszy film w otworze. O Jezus. Jaki cudowny autodis, fuzio, zajebiste. Ta dziewczynka ma zajebistą minę w ogóle. Idealne podsumowanie, faktycznie. O, piękne, piękne. Ojeju. To tyle od fuzia, jeżeli chodzi o obrazkowe. Oczywiście, tak jak mówiłem, filmiki na końcu. Lecimy z kolejną osobą. A teraz Krzysztof Strzemieczny. Ej, chciałbym zobaczyć, jak ta pani z tych gier małżeńskich mówi Krzysztof Strzemieczny. Krzysztof Strzemieczny. O Jezus. Zrób mem filmikowy. Ciężko się przy nim napracuję w nadziei, że zostanie doceniony. Jakieś 2-sekundowe gówno jest śmieszniejsze i to jest właśnie na propos fuzia. Dokładnie. Ojeju. No, ale to było tak. No, ten ostatni odcinek był cudowny. Dziecko robi zamki z piasku, wszyscy inni w krematorium. Jezus, nie. To jest coraz gorsze. Widzę, że Ola weszła za mocno. Kiedy jest wtoreczek, ale nie jest huntereczek, ale jest kulfoneczek. No tak. Tak było. Chociaż już wrócił huntereczek. Taki tam incydencik mały, no. O matko. Marcin 99 zapytano o ilość memów wrzucanych do odcinka. 200 tysięcy units already. With a million more on the way. Oj, chociaż, no, nie, dobra, jednak tak, widziałem, że jest bardzo dużo memów od Marcina nadal, to po prostu to już jest jakaś tam, no, standardowa ilość. Zdjęcie profilowe, zdjęcie, na którym cię oznaczono! Tak, to tak zawsze, tak. Myśli o tych zdjęciach, to prawda. Jezu, Krzysztof, piękne. O, lecimy z kolejną osobą. No i Marcin 99, wywołany do odcinka, do tablicy. Kiedy zaprosił cię na maraton jazdy w Trackmanie 2 Stadium, a włączę jakiś gówno z Trackmanie 2020, gardzę panem. Tak było? True story. Zawsze tak jest, tak. Ojej. Gdy zapraszasz dziewczynę do siebie na wspólny maraton oglądania Purposza i Kulfona, ona zaczyna się rozbierać. No cóż, na nas widać jak najbardziej może, nie? Ojej. O. Kiedy masz 5 lat i tatuś ci pobierze bajkę z torrentu, która okazuje się sekstaśmą twojej siostry. Oj nie, no fuj, no nie, no to nie. Znaczy ja nie mam siostry, no ale... No to jest stepująca siostra, co innego. A, no tak, to co innego. Znaczy stepującą siostrę miałem. Kiedy Flynn wejdzie za szybko na odcinek, tak jest, dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Kiedy wejdziesz na Hunposz i przez ciebie muszą czekać na załadowanie mapki. Cały Flynn, tak. Znaczy tak, nie no, wiem, tak. Czy wiecie, że to my sobie jaja robimy, bo to tak nie działa, no ale dobra, no. No nie wiem. No nie, na przykład mi też bardzo często jest tak, że wy już jedziecie, a mi jeszcze się mapka nie załadowała. To jakiś Flynn ci doradza, co kupić, jaki komputer? Dlaczego zawsze, kiedy coś się dzieje, to jest wasza trójka? Jezu, to jesteś ty? Tak. To jest Młoteczka, a... To ty. Nie widzę w tym mnie. No bo sam dół, tylko to tak mało widać. Ej, ale dobre. Najbardziej mi się Młoteczka widzi, nie? No. Ej, ale naprawdę w tym siebie nie widzę kompletnie. No może Kinol. Ale nie, ale to dobre, to dobre, to dobre. Harry Potter by Purposz i spółka. Ojej, czekaj, kto... Marcin 99! Ale zajebiście zrobiony!
Hagrid 99, no się chciałeś powiedzieć. To jest kto? Motobaba? Ej, to chyba Natalka, nie? Kurde, nie widzę, czy, nie widzę w właśnie tym Natalki. Właśnie taki mało dokładnie. Dżingis, to jest Dżingis! Ty, no! Ale tu naprawdę nie wiem, kto, czy to jest Motobaba, nie wiem, ciężko stwierdzić. Loli, to jest Loleczkowa! Kurde, to jest strasznie ciężkie do odkrycia, kto to jest. Łysy? Ty może? To chyba jest Łysy! Możliwe? Możliwe? Nie wiem, ty... No tak, tak, no, bo tak coś faktycznie kogoś przypomina, nie? No tu to wiadomo, no to już, no, to tak, już było. Tak. Ale to już było, ale... To... Kurde, no mi to wygląda na Motobabę, ale... No ja nie, znaczy wiesz, no widzę ją codziennie, a dalej nie widzę w tym Motobaby, no ale... No dobra, może trochę tak, dobra, ta mina. No! Właśnie o to minę się rozchodzi, no! Przepraszam, kochanie. Dobra. O Jezu, wcale nie Marcin 99 daje dużo memów. Cysiek, potrzymaj mi trochmanie, dwa stadium! Już tłumaczę, no bo Cysieczek jak wysyła mapy nam do testowania, to wysyła ich tyle, że to się w pale nie mieści w ogóle, bo 11 listopada. Ja jeszcze o tym dokładnie poinformuję na osobnym filmiku, ale 11 listopada jest live między innymi z testowania mapek, które nam wysłaliście. I ja dzisiaj oficjalnie mówię, a powiem to jeszcze raz na live, że to jest ostatni raz, jak ktoś mi wysyła mapki, nie przesyłając ich wcześniej na Mania Exchange. I mam to dupoko w głębie, że ktoś tego nie potrafi zrobić, to nikt nie wysyła mapek. 23 mapki musiałem wysłać i każdą osobno opisywać od Cysieczka. No dobra, lecimy dalej. Kiedy w szkole jest dzień kariery, a twoja mama zaczyna tłumaczyć, co to Roxa. Ojej. No, ale to już powinno w tym momencie być na historii, to już... No tak! Ojej. Kiedy wrócisz na jebane, a teściowa wygląda pięknie. Nie mam teściowej. No. To tym bardziej na jebane musiałeś być. To mocno chyba, no. I ostatni mem obrazkowy. Kiedy nagrywasz odcinek z mapek i wejdzie Flynn z drewnianym netem. No, to już powtórzone dosyć mocno, ale nadal zabawne. No dobra, lecimy z kolejną osobą, bo tego jest dzisiaj naprawdę dużo. A teraz Ozbos. NNN. No, na November. Non-stop, purpoż November. Jezus, jaki suchar w ogóle w wersji turbo hard. Ale śmieszne. Łapacz snów, łapacz panu! Ojej. Tak. Ojej, ojej, ojej. No dobra, to tyle o to z bossa, lecimy z kolejną osobą. Piotr Berend. Oj, nie włączyłem na pełny ekran. Piotr Berend jednego mema przysłał. Ten Krzychu Chmurka znowu narzeka na mapy. Krzychu Chmurka odgryzie ci siu. Oj, Geralt, ale bym zrymował. Oj, coś w tym jest, no, to dobre, to dobre. I ostatni mem obrazkowy od Stalwara. Natalka, kto to kurwa jest? Udawaj, że wszystko jest okej! Ojej! Ojej, ojej, ojej. Pozdrawiam, Marcin. Słuchajcie, dobrnęliśmy do obrazków, 14 minut, no to jak byk będzie pół godziny, bo teraz filmiki, a filmików to jest naprawdę w cholerę i ciut, także lecimy z filmikami teraz. No to pierwszy filmik, słuchajcie, mamy od Boklo, ja standardowo wyłączam muzyczkę, co byśmy słyszeli, co tu się dzieje, dajemy na maksa i lecimy. A tu to raczej nie usłyszymy. Bardzo cicho nagrane. I drugi filmik teraz lecimy. No. Od Boklo. O, jeszcze jakaś patrz kolejna. Original teraz weszła gildia na serwer. Powiem wam, że... Mi się wydaje, że trzeba powypierdalać tych ludzi, wiesz? Ale po co?
A few moments later. Tak jest. A jak się jest w takim swoim fajnym małym gronie? No i po cholerę te 20 osób. Nie się jeździło zawsze, jak było 5, nie? No? No tak, true story. True story. O rany, kolejny filmik, tym razem od Flina. Gdy widzę donicę, to śpiszę. Ja mnie swędzą, mam cicę. Seriously, cool fun. Seriously. Ja bym chyba wolał oglądać swoją gorącą 16 na live, kurwa. Seriously. Słuchaj, mamy filmik od Fuzia. Oj. Jestem go bardzo, bardzo ciekaw. Ja też. Kiedy Kulfon je sobie obiad. Gdy nagle słyszę, jak ktoś zachwala Trackmania 2020. Ale widzę, że Fuzio poszedł po rozum do głowy. Tak, i tak. Wybrał tą łatwiejszą drogę. I wyszło to całkiem nieźle, nazwijmy rzeczy po imieniu. No słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo memów od Marcina 99 filmowych, ale przyznam się szczerze, że ja nawet na nie czekam, bo zazwyczaj są bardzo dobre. Także lecimy z pierwszym. A czemu Jacusia? Jacka. No ale przecież ja nie lubię Jacka. Nie, no. Nie wiem, ale... A może tak spieprzasz szybko po prostu. A tak, raczej bym uciekał, jakby ktoś mi przywiózł Jacka Danielsa. No nie no, żartuję oczywiście, jakby ktoś mi przywiózł, to bym zostawił na półce i dał komuś innemu. No, nie, dobra, żartuję, no. No ja pierdolę, no ja pierdolę. Fuzio robi mema cały dzień, po czym wylatuje mem od Marcina i się z niego śmieją Fuzio. No ja pierdolę, no. Coś ty jest. Kulfon. Ty pierdolisz. No ja! Kulfon, kiedy mówi, że chętnie zbanuje Marcina. Fan, ty pierdolisz. O Jezu. Top 5 śmiechów według mnie. No beka w chuj. No, no beka w chuj. Tak się będzie nazywał ten odcinek, no beka w chuj. O kurwa. Złoto. Złoto. Ojej. Seksmasterka Fit Purposz. Gardło, gardło. No tak, tak. No musi być trochę gorzej, bo było przed chwilą lepiej. No, tak, ale, tak. Ale tego jest jeszcze w cholerę, więc naprawdę, spokojnie. Jeszcze nadrobi. Ta jedna osoba w ekipie, uwaga, jeśli chujesz na atak epilepsji, proszę przewiń ten filmik, dobrze. Może jeszcze mi nie ściągnie praw autorskich, bo tu się już nic innego nie wydarzy, prawda? Ja znam Marcina nie od tak. Wczoraj. Dobrze, tak, taka sytuacja. Olaf. Niech żyje król. Jo. O kurwa, to tylko sen. Kurwa, Marcin, to jest naprawdę dobre. No bym powiedział, że jest coraz lepsze z odcinka na odcinek. Już chciałem tępić, że... O Jezu, no tak, już teraz ego tak, wyjebało top. Się, nie? No to kurwa, no to złoto, po prostu złoto. Piękne. O kurwa! O Jezus! O! Skąd ty na to bierzesz pomysły,
Marcin, naprawdę to jest zajebiste totalnie. O kurwa. Złotko. O. Purposz Kulfa. Trackmania 2020. Jezu, jaki suchar. Ale nawet śmieszny. O kurwa. Ozbos uważa się za grzecznego chłopczyka, też Ozbos na live. On się potępruje, że on jest grzeczny, on nie robi złych rzeczy, nie? Nie, on nie zaczepia nikogo, nie. To nie Ozbos. Co za kurwa menda jedna, no. A jak to tak możesz widzów wyzywać, no? Bo takie było ładne, równe, cartuś on i popsuł, no. O rany. To są moje buty! Czy co to było napisane? Purposz, gracze brodaci net, bo dobre na krypto. To są moje buty! To są moje buty! Tak, to są twoje buty! Bardzo ładne! Nie znałem tego skeczu. Fajne. Czy to jest kurwa jasne, żony? Czy to jest jasne? Czy to jest... Porwasz, kiedy tłumaczy Kulfonowi zalety Trackmania 2020. Tak, słuchajcie, ostatni mem filmikowy od Marcina 99. I teraz tak, będzie zajebisty czy będzie do dupy, bo on nie potrafi innych zrobić. Hunter na słynnym live ze zbierania na brodatych, kiedy Donate mu przeszkadza. No to daj mi powiedzieć! Spierdalaj. O kurwa. O Jezu, Marcin. O, piękne. Nie, no powiem ci, że Marcin naprawdę. No. I słuchajcie, ostatni na dziś w ogóle filmik i ostatni mem jest od Rafała Fronckiela. Także puszczamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że podsumuję to jeszcze czymś piękniejszym. Lecimy. Tam się mieszkańcy byli z dziecko za Sylwestra w tym roku. Jak to będzie Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tak ma 2020. To byłby najgorszy Sylwester na święta w roku. Także już wiecie, co Kulfon robi na Sylwestra w tym roku. Będzie grał w grę w Trackmanie 2020. Na pewno będzie też streamował na Sylwestra. Jak ja cię wpierdolę na jakąś minę, to nie ma. O Jezus, bójka. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Naprawdę się dzisiaj świetnie bawiłem. Zrobiło mi to dzień. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o zajebiste memy. Czeka na was już nowy post, pod którym możecie dodawać kolejne memiki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, Majo.